Dzień dobry. Zapraszamy na cykl wywiadów promujących książkę Obsesja porządku Nilsa Guczowa, poświęconą działalności niemieckich architektów w okupowanej Polsce. Ukazuje się ona w wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumaczenie niemieckiego oryginału z 2001 roku powstało z inicjatywy Niemieckiego Instytutu Historycznego. Przekład na język polski wykonała Małgorzata Słabicka Turpeinen. Redaktion Naukową Paradowska Annika Wienert. Das Buch ist seit Jahren ein wichtiger Bezugspunkt für Studien sowohl im Bereich der Architekturgeschichte als auch für verschiedene Forschungsansätze zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Daher haben wir nicht nur mit dem Autor über sein Buch gesprochen, sondern mit Forschenden verschiedener Disziplinen. Sie analysieren für uns ausgewählte Beispiele nationalsozialistischer Stadtplanung in Polen. sowie einige der wenigen realisierten Projekte. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Interviews, aber vor allem auch eine anregende Lektüre des Buches von Nils Gutschow. Ważną częścią książki są ilustracje, pochodzące ze zbiorów prywatnych Nilsa Gutschowa oraz polskich i niemieckich archiwów. W tym odcinku przedstawiamy wybrane archiwalne projekty wraz z komentarzem autora. Tekst, który zaraz odczytam, został przygotowany przez Nilsa Guczowa na potrzeby promocji polskiej edycji książki Obsesja Porządku. Jako pierwszy chciałbym omówić umieszczony na okładce projekt Hansa Stosberga z grudnia 1941 roku, dotyczący aranżacji Starego Rynku w Oświęcimiu. Architekt wprowadził arkady na całym placu, nadając mu tym samym romantyczny charakter. Co istotne, dwa trzypiętrowe budynki z końca XIX wieku, które istnieją do dziś, widoczne na zdjęciu w centrum i po prawej stronie, miały zostać rozebrane. W ten sposób plac miał odzyskać swoją pierwotną harmonię. Stolberg działał zgodnie z założeniami ruchu Piękne Miasto, mającego swoje początki w Stralzundzie w 1938 roku. Ruch ten promował tak zwane odhanibianie miejskich przestrzeni. Do początku wojny przedstawiono w aż 60 miejscach plany upiększania historycznych krajobrazów miast. Od 1940 roku takie pokazy odbywały się także na okupowanych ziemiach polskich. W Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu, Łodzi, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim i Włocławku. Także w Oświęcimiu zaledwie 8 miesięcy po rozpoczęciu planowania obozu koncentracyjnego w ramach germanizacji miasta ważną rolę odegrały względy estetyczne. Stossberg zgadzał się w tym względzie ze swoimi kolegami z całej Europy. Ich zdaniem wszędzie dziewiętnastowieczne tak zwane wtręty w zabytkowych centrach miast mocno zaburzały ich wygląd. To pokolenie architektów nie miało zatem zrozumienia dla odstępstw od jednoznacznych reguł zabudowy. Również w Warszawie polska komisja ekspertów jeszcze w 1940 roku nalegała na ujednolicenie ulicy Nowy Świat, co w swoich badaniach skrupulatnie udokumentowała Małgorzata popiołek roskamp W Oświęcimiu zgermanizowano również ratusz na północnym skraju rynku. Stromy dach był uważany za jednoznacznie niemiecki. Sygnaturka na szczycie dachu zastąpiła ogromną wieżę nowego ratusza, który Stosberg zaplanował niedługo wcześniej. Mówiono, że wieże będą zwiastunem potęgi tzw. wspólnoty narodowej. Warto przy tym wspomnieć o kontekście współczesnym tychże zmian. Od kilku lat dyskutuje się w Polsce o trudnym dziedzictwie architektonicznych śladów narodowego socjalizmu jednocześnie istnieje duże zainteresowanie włączeniem tego dziedzictwa do publicznej narracji o historii. Pozostaje dla mnie zatem zupełnie niezrozumiałym fakt, dlaczego sygnaturka zniknęła w trakcie prac remontowych dachu w 2011 roku. Generalny plan Rozwoju Miasta OŚwięcim, ukończony przez Stosberga w sierpniu 1942 roku, jest prawdopodobnie najbardziej szczegółowym planem, germanizacji miasta na ziemiach polskich przyłączonych do Rzeszy. Stossberg pisał o tym w styczniu 1943 roku w następujący sposób, cytuję, celem jest ukształtowanie skrawka stepowej ziemi w prawdziwy krajobraz kulturowy i przywrócenie schambionego oblicza tego kraju do zdrowia, aby osiągnąć cel wszelkiego planowania. Przygotować glebę dla narodu niemieckiego która stanie się nową częścią ojczystej ziemi dla niego i jego dzieci. Koniec cytatu. Plan ten nie jest bynajmniej szkicem. Prawdopodobnie jest jednak propagandowo przesadzony. Podobnie jak szeroko zakrojone propozycje przebudowy Ciechanowa z jesieni 1941 roku. Zachowało się tylko jedno zdjęcie z planu budowy Oświęcimia. Które Hans Stosberg przysłał mi w sierpniu 1989 roku, na krótko przed swoją śmiercią. Po lewej stronie widać dworzec kolejowy z nowym miastem, znajdującym się bezpośrednio obok obozu. Po prawej stronie znajduje się obszar wejściowy do fabryki IG Farben Industrie. Na południe od niego umiejscowiony jest z kolei Teren z sześcioma domami jednorodzinnymi dla pracowników wyższego szczebla. Są to cztery domy przyjęć dla sześciu tak zwanych grup lokalnych, kina oraz boiska sportowe, jak również cmentarz. Określono także dokładne obłożenie szkół przy założeniu, że liczba mieszkańców wyniesie 40 tysięcy. Należy przy tym pamiętać, że w sierpniu 1942 roku architekt zakładał, że wojna zostanie wkrótce przez Niemców wygrana. Nie było co do tego najmniejszych wątpliwości. Nawet po klęsce pod Stalingradem przedstawiciel Ministerstwa Pracy Rzeszy, który było odpowiedzialne za planowanie urbanistyczne, odwiedził Oświęcim, aby zobaczyć, jak postępują prace przy jego budowie. Wspomniałem już, że Stosberg przesłał mi swoje akta projektowe dotyczące przebudowy Oświęcimia. Odmówił jednak rozmowy ze mną. Zaledwie rzut kamieniem od niego mieszkał Rudolf Hillebracht w Hanowerze. Hillebracht był przedstawicielem mojego ojca, Konstantego Guczowa, w urzędzie do spraw przebudowy miasta Harburg w czasie wojny. Kiedy w 1988 roku zapytałem Hillebrachta o rolę Stosberga w Auschwitz, odpowiedział, że wiedział o niej, kiedy Stosberg ubiegał się o stanowisko kierownika biura planowania miejskiego w Hanowerze już po wojnie w roku 1948. Nie było to przeszkodą w umówieniu się na spotkanie. Na koniec chciałbym przywołać jeszcze jedną historię. Dobitnie uświadamia ona, jak bardzo planiści, którzy pracowali w Oświęcimiu, byli aktywni w Niemieckiej Republice Federalnej nawet jeszcze 40 lat po zakończeniu wojny. W październiku 1994 roku poznałem żonę i córkę Maxa Fischer'a, inspektora ogrodnictwa w zakładach IG Farben Industrie w Bad Dürkheim. Fischer zaprojektował ogród w domu rodzinnym mojej żony w Ludwigshafen w 1936 roku. Dzięki tej dawnej znajomości wiele lat później nawiązał się kontakt. Fischer jeszcze w styczniu 1944 roku opracował projekt zielonego planu przebudowy Oświęcimia i wykorzystał go do złożenia wniosku o egzamin na dyplomowanego ogrodnika w Berlinie. Zaprojektował on w najdrobniejszych szczegółach ogrody przy blokach, które w tym czasie zostały już ukończone przez spółdzielnię mieszkaniową Noje Heimat. A także wypowiedział się na temat układu głównego cmentarza. Cytuję: Przestrzeń, w której Niemcy i nie Niemcy leżą obok siebie, przeczy podstawowym zasadom funkcjonowania narodu. Koniec cytatu. W 1951 roku Fischer doktoryzował się w Hanowerze na podstawie pracy pod tytułem Mieszkańcy miast i zieleń miejska. Zawarł w niej także swój plan dla Oświęcimia, jednakże bez podania miejsca.